Mamy takie zadanie z naszego portalu, mamy dwie liczby wymierne. No i pytanie jest o to, czy suma tych liczb jest wymierna, czy niewymierna. I tu mamy możliwości do zaznaczenia odpowiedzi. No więc ja sobie skopiowałem tutaj, może zrobimy to zadanie tu, a potem sprawdzimy odpowiedź. Czyli tak, no, co to są liczby wymierne? Liczby wymierne to są ułamki, takie, że licznik i mianownik to są liczby całkowite. Czyli skoro a jest liczbą wymierną, to znaczy, że a równa się m przez n, to jest, prawda, liczba wymierna to jest iloraz dwóch liczb całkowitych, czyli m i n są całkowite. No, podobnie b jest liczbą wymierną, no to znaczy, że b jest ilorazem, też jakimś ilorazem liczb całkowitych, czyli może m, n, p i q, no gdzie p i q to są liczby całkowite. No dobrze, i teraz a plus b. No co to jest a plus b? Czyli jak dodajemy a plus b, no to tak, a to jest m przez n, a b to jest p przez q. No dobrze, czyli musimy dodać te ułamki. No jak dodajemy ułamki? No dodajemy sprowadzając do wspólnego mianownika. Czyli wspólny mianownik tutaj to jest n razy q. No i co? I tu będzie m q plus p n. Prawda? To jest wynik dodawania tych dwóch ułamków. No i co? I widzimy, że znowuż mamy iloraz dwóch liczb. Przy czym, no ponieważ wszystkie liczby były tutaj całkowite, no to iloczyn dwóch liczb całkowitych jest liczbą całkowitą, czyli to jest liczba całkowita. Całkowita. No a tu mamy dwa takie iloczyny, to mamy dwie liczby całkowite, ich suma, no to suma liczb całkowitych też jest całkowita, wobec tego suma dwóch ułamków no jest ułamkiem, prawda? Czyli suma dwóch liczb wymiernych jest zawsze liczbą wymierną. No i teraz, czyli ta suma jest wymierna. Tak jest. No i może jeszcze jedno zadanie. Dobrze, tutaj mamy teraz dwie liczby niewymierne i teraz pytanie jest o ich iloraz, prawda? Czy ten iloraz jest wymierny, czy niewymierny? No dobrze, to popatrzmy sobie tutaj. Pomyślmy o tym. Mamy dwie liczby niewymierne. No, czy jest jakaś reguła, która mówi coś o ich ilorazie? No dobrze, weźmy jakiś taki przykładzik. No, nasza najprostsza liczba niewymierna, na przykład pierwiastek z dwóch. Tak? A to jest pierwiastek z dwóch, no a B możemy wziąć na przykład dwa pierwiastki z dwóch. Weźmy sobie taki przykładzik. No to co to jest A podzielone przez B? No, A podzielone przez B. No to jest tak, w mianowniku mamy dwa pierwiastki z dwóch, a w liczniku mamy pierwiastek z dwóch, to się skraca, czyli to jest jedna druga, no i to jest liczba wymierna. Aha, czyli może tak się zdarzyć, że iloraz dwóch liczb niewymiernych jest liczbą wymierną. No ale czy to jest reguła, czy tak musi być zawsze? To dosyć by było dziwne, więc spróbujmy znaleźć jakieś inne liczby, być może. Więc niech A będzie nadal pierwiastek z dwóch, a B napiszmy, to będzie 1 plus pierwiastek z dwóch. Teraz wiemy, w jednym z filmów poprzednich było wykazane, że suma liczby wymiernej i niewymiernej jest zawsze liczbą niewymierną. Czyli tutaj mamy dwie liczby niewymierne. No dobrze, teraz popatrzmy na ich iloraz, czyli pierwiastek z dwóch przez pierwiastek z dwóch plus jeden. No dobrze, to tak od razu nie widać może, ale prawda, ten ułamek się nie zmieni, jeżeli pomnożymy licznik i mianownik przez pewną liczbę, przez tę samą liczbę. No to dobrze by było, gdybyśmy mogli pomnożyć ten mianownik przez coś takiego, żeby ten mianownik nowy był liczbą wymierną. No i wtedy łatwiej jest, prawda, patrzeć, łatwiej było określić, czy ta liczba jest wymierna, czy niewymierna. No więc tutaj możemy skorzystać z takiego wzoru, prawda, że a plus b, może nie a plus b, bo to się będzie kojarzyło z tym, może x plus y razy x minus y to jest x kwadrat minus y kwadrat. Czyli co? A pierwiastek z 2 do kwadratu to już jest 2, czyli liczba wymierna. Czyli jeżeli pomnożymy licznik i mianownik tego ułamka przez pierwiastek z 2 minus 1, to oczywiście ułamek nadal pozostanie
pozostanie niezmieniony. No a co? W liczniku będziemy mieli pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z dwóch, czyli 2 minus 1 razy pierwiastek z dwóch, czyli pierwiastek z dwóch. A w mianowniku dostaniemy co? Pierwiastek z dwóch do kwadratu minus 1 do kwadratu. No ale to jest 2 minus 1, czyli tu mamy tak 2 minus pierwiastek z 2 przez 2 minus 1, czyli po prostu 2 minus pierwiastek z 2. I teraz wiemy znowu, że suma liczby, suma czy też różnica liczby wymiernej i niewymiernej zawsze jest liczbą niewymierną. No dobrze, czyli co? Czyli mieliśmy tutaj przypadek takiego ilorazu dwóch liczb niewymiernych, że wynik był liczbą wymierną, a tu wzięliśmy inne liczby, również niewymierne, taki, że iloraz był niewymierny. Tak? Wobec tego to znaczy, że nie ma tutaj jakiejś reguły i zależy to od konkretnych liczb. Czyli nie ma reguły, tak jak jest reguła, jeżeli dzielimy liczby wymierne, to wynik zawsze jest wymierny, tak nie ma reguły dla dzielenia liczb niewymiernych. Może się zdarzyć, że podzielimy przez siebie dwie liczby niewymierne, tak jak tutaj, i dostaniemy liczbę wymierną, a może się zdarzyć, że podzielimy inne liczby niewymierne przez siebie i dostaniemy liczbę niewymierną w wyniku. Czyli tutaj odpowiedź jest taka, ta liczba może być wymierna lub niewymierna. Prawda? Nie ma tutaj żadnej reguły. Dobrze, i może jeszcze jeden przykład. Niech A będzie niezerową liczbą wymierną, a B liczbą niewymierną. Czy iloraz A przez B jest wymierne czy niewymierne? No i podobnie skopiowałem sobie tutaj, tutaj zobaczymy. Otóż w jednym z poprzednich filmów mówiliśmy, że jeżeli A jest liczbą wymierną, a B jest liczbą niewymierną, przy czym A jest różny od zera, to iloczyn liczby wymiernej przez liczbę niewymierną zawsze jest niewymierny. Czyli no, możemy teraz to wykorzystać, dlatego że A podzielone przez B to jest A razy 1 przez B. Ponieważ A nie jest 0 i jest liczbą wymierną, no to musimy zobaczyć, czy 1 przez B jest liczbą niewymierną. Jeżeli 1 przez b będzie liczbą niewymierną, to wiemy, że iloczyn wymiernej różnej od zera razy niewymierna zawsze jest niewymierna. No, pytanie, jeżeli b jest liczbą niewymierną, czy może się zdarzyć, że 1 przez b jest liczbą wymierną? Co to by znaczyło? Że istnieją pewne liczby m i n całkowite, no takie, że 1 przez b jest równe m przez n. M, n całkowite. Dobrze, ale skoro 1 przez b jest m przez n, no to samo b musi być równe n przez m. No dobrze, ale b nie może być, czyli b byłoby ilorazem dwóch liczb całkowitych. No ale wiemy, że b jest liczbą niewymierną, wobec tego nie jest ilorazem dwóch liczb całkowitych. Wniosek, jeżeli b jest liczbą niewymierną, to jej odwrotność jest również liczbą niewymierną. Zatem a podzielone przez b to jest a razy 1 przez b. A jest liczbą wymierną różną od zera, b, 1 przez b jest liczbą niewymierną, zatem ten iloczyn jest liczbą niewymierną. Czyli mamy tak, to jest liczba niewymierna. I jak zwykle zachęcam Was do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.